KGB, UB, Securitate, a może jakieś inne tajne służby. Ciężko jest jednoznacznie stwierdzić, która z organizacji zorganizowanej represji w drugiej połowie XX wieku była tą najbrutalniejszą, najgorszą i wzbudzającą największy społeczny lęk. Choć od upadku bloku wschodniego minęło już ponad 30 lat, to do dziś historycy natrafiają na nowe, ciekawe informacje dotyczące tego, jak państwo przy pomocy aparatu represji szykanowało społeczeństwo. 10 lat temu Helmut Muller-Enbergs natrafił na dokumenty, z których wynikało, że w Stasi, czyli w NRD-owskiej tajnej policji, w chwili upadku tego komunistycznego państwa pracowało ponad 15 tysięcy osób więcej, niż sugerowały wcześniejsze badania. Na 180 mieszkańców wschodnich Niemiec przypadał jeden pracownik aparatu represji. Dla porównania w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej ta statystyka wynosiła 1 do 1,5 tysiąca. To właśnie o Stasi, organizacji, której korzenie sięgają Gestapo, będę dzisiaj opowiadał. Zapraszam. Zanim jednak przejdę do samej organizacji, chciałbym wam kogoś przedstawić. W 1905 roku w niewielkiej wsi w guberni Wołogrodzkiej na świat przyszedł chłopiec, który wpłynie nie tylko na losy swojego kraju, ale też na historię dużej części wschodniej Europy. Gdyby wtedy ktoś powiedział jego rodzicom, że ich syn będzie jedną z najważniejszych osób w Rosji, pewnie wysłaliby taką osobę do psychiatry. Awans z nizin społecznych do klasu przywilejowanych był w Cesarstwie Rosyjskim niezwykle trudną sprawą, ale czasy się zmieniły wraz z obaleniem cara. Do władzy doszli komuniści, a dla osób takich jak właśnie Iwan, pochodzących z niewielkich rosyjskich wiosek, otwierały się bramy do wielkiej kariery. Wystarczyło bezwzględnie i z pełnym zaangażowaniem wykonywać rozkazy przełożonych. Ideologia miała drugorzędne znaczenie. Proszę państwa, przedstawiam wam Iwana Sierowa, wyjątkowo bezwzględnego wykonawcę woli Stalina. Sierow już w wieku 20 lat zorientował się, jakie szanse na lepsze życie dają mu komuniści. Już w 1925 roku zapisał się do rosyjskiej komunistycznej partii bolszewików. Potem żołnierskich szlifów nabierał w leningradzkiej szkole piechoty. Następnie przez 5 lat służył w Armii Czerwonej, aby w 1936 roku rozpocząć studia na jednej z wojskowych akademii. Jej adepci zasilali późniejsze szeregi NKWD. Tak było i w jego przypadku. Bezduszne wykonywanie wszelkich, nawet najbrutalniejszych rozkazów sprawiło, że Sierow szybko piął się po szczeblach kariery. Dzień po tym, jak Polska została zaatakowana przez Trzecią Rzeszę, został nawet ludowym komisarzem spraw wewnętrznych Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Po 17 września 1939 roku zajmował się przesiedlaniem Polaków z Kresów Wschodnich. Był na tyle bezwzględny, że to właśnie jemu zlecono jedną z największych zbrodni w historii XX wieku. Sierow był współodpowiedzialny za mord polskich oficerów w Katyniu. Osobiście też przesłuchiwał, a w zasadzie należy powiedzieć, że torturował na Łubiance Leopolda Okulickiego, legendę polskiego podziemia i późniejszego komendanta głównego AK. Podczas wojny stalinowski siepacz dowodził jednostkami NKWD, m.in. pod Moskwą, na Krymie oraz na Kaukazie. Kiedy zakończyła się wojna, dla Stalina nie było lepszego kandydata na stanowisko osoby odpowiedzialnej za wprowadzenie aparatu represji w krajach, które znalazły się w sferze wpływów ZSRR. To on został głównym doradcą NKWD przy Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego w Polsce. W brutalny sposób obchodził się ze wszystkimi wrogami systemu, który reprezentował. Oszukiwał, kłamał, mordował, byleby tylko wypełnić wolę Stalina. To on był odpowiedzialny za podstępne zaaresztowanie 16 przywódców Polskiego Państwa Podziemnego w marcu 1945 roku. Osób, które potem staną przed sądem w Moskwie w ramach tzw. procesu 16. Był maj 1945 roku. Trzecia Rzesza przechodziła do historii. Alianci podzielili kraj na strefy okupacyjne. Niemieckie państwo trzeba było budować od nowa, promować nowe wartości i wprowadzać nowe porządki. A jako że Sierow znał się na tym jak mało kto, został wysłany do radzieckiej strefy okupacyjnej w Niemczech. Rosjanin w tym przypadku miał ułatwione zadanie. Struktura organizacyjna instytucji represji była już w zasadzie gotowa. Wystarczyło powielić schemat wyjątkowo skutecznego Gestapo. Dokładając do tego radzieckie doświadczenia, powstała niemal doskonała tajna policja. W Związki między Gestapo a nowymi tajnymi służbami we wschodnich Niemczech już w pierwszych miesiącach po wojnie były nadzwyczaj czytelne. Takim miejscem, symbolem był budynek nazywany Okrągłym Stołem w Lipsku. W sześciopiętrowym molochu w centrum miasta każdego dnia przesłuchiwano, torturowano i katowano przeciwników jedynego słusznego systemu. Egzekucje odbywały się w piwnicy budynku. Wrogów socjalizmu zabijano zazwyczaj strzałem w tył głowy. Obecnie w lipskim Okrągłym Stole mieści się muzeum. Skąd brano ludzi do nowych struktur? W zasadzie nie trzeba było wcale szukać nowych. Wystarczyło przekonać tych, którzy wcześniej reprezentowali III Rzeszę. W zamian za uniknięcie represji mieli tylko reprezentować nową zbrodniczą instytucję. Większość oczywiście zgadzała się na współpracę. Tymczasem w oficjalnej propagandzie wschodnie Niemcy były skrajnie antyfaszystowskie i przeciwne nazistom. Dochodziło do pokazowych procesów, podczas których byli oprawcy byli surowo karani. Przełomowy był rok 1950. Doszło wtedy do tak zwanego procesu z Waldheim. Waldheim to nazwa więzienia, gdzie przebywali oskarżeni. Przed sądem w Chemnitz stanęło wtedy ponad 3000 podejrzanych o zbrodnie. Zapadły wyroki. 32 wyroki śmierci. Dlaczego powiedziałem, że był to rok przełomowy? No, w NRD po tym zdarzeniu proces denazyfikacji i rozliczeń we wschodnich Niemczech w zasadzie się zakończył. Co ciekawe, 8 lutego 1950 roku powstała tajna policja NRD, czyli Stasi. I choć teoretycznie działało samodzielnie, to było ciągle kontrolowane przez Związek Radziecki. Tymczasem na początku lat 50. wschodnie Niemcy zaczęły oskarżać Zachód, że nie radzi sobie z karaniem byłych nazistów. Propaganda wskazywała, że zachodnie Niemcy są niczym innym jak kryjówką dla zbrodniarzy. W dodatku wschodnioniemieckie przekazy sugerowały, że Austriak Adolf Hitler był osobą pochodzącą z zachodnich Niemiec, czyli z RFN. Historia pokaże jednak, że i w NRD po 1950 roku nie wszyscy hitlerowcy zostali wyłapani, co było bardzo problematyczne dla władz Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Tymczasem niektórych zbrodni i zbrodniarzy nie dało się po prostu zatuszować. Tak było w przypadku m.in. Hansa Anhalta, nazywanego prawą ręką doktora Mengele. Czasem chodziło też o rywalizację z RFN, kto jest bardziej skuteczny i sprawiedliwy. Być może kojarzycie to zdjęcie z ogarniętej wojną Warszawy. Niemiec, który mierzy w kierunku dziecka, to Józef Blosze. Przez ponad 20 lat wokół jego sprawy nie działo się absolutnie nic. Żył sobie spokojnie w komunistycznym kraju. Kiedy jednak RFN zażądał wobec wschodnich Niemiec ekstradycji nazisty, raptem zainteresowała się nim Stasi. Blosz szybko został aresztowany, a potem w pokazowym procesie skazany na śmierć. Wyrok wykonano. Jako przykład właśnie takiego wybiórczego karania byłych nazistów we wschodnich Niemczech może posłużyć historia Józefa Setnika. Zbrodniarz od 1942 roku służył w obozie koncentracyjnym w Auschwitz. Był tam m.in. tłumaczem Wydziału Politycznego Obozowego Gestapo. Z relacji byłych więźniów, tych, którym szczęśliwie udało się przeżyć piekło na ziemi, wynika, że Setnik był wyjątkowo bezwzględnym SS-manem. Lubował się w torturach. Uczestniczył też w selekcjach na rampie w Birkenau. Po wojnie Setnik doskonale zdawał sobie sprawę, że jego tajemnica wyjdzie kiedyś na jaw, że prawdopodobnie czeka go w najlepszym wypadku długoletnie więzienie. Aby zminimalizować ryzyko utraty życia, samodzielnie zgłosił się do oficerów Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego. Wcześniej pożegnał się z żoną. Mówił jej, że prawdopodobnie już się nie zobaczą. Podobno składając zeznania płakał. Jak się pewnie domyślacie, nie trafił za kratki. Mało tego, został wypuszczony na wolność. Wystarczyło, że zgodził się na współpracę. Został szpiclem w swojej katolickiej parafii. Zwerbowani naziści byli świetnymi informatorami. Sekretem ich skuteczności był po prostu strach. Stale działali bowiem pod silną presją. Doskonale zdawali sobie sprawę, że jeżeli zawalą, mogą zostać w każdej chwili aresztowani i skazani na śmierć. Poza tym naziści bardzo dobrze zaadoptowali się w nowej sytuacji politycznej. System prostych zasad postępowania mieli już przecież zaszczepiony w III Rzeszy. Raptem ci wierni naziści stali się doskonałymi komunistami. Wystarczyło słuchać się partii. Jednocześnie nie wolno zapominać, że komunizm we wschodnich Niemczech został narzucony społeczeństwu siłą. W przypadku nazizmu, mimo wszystko większość społeczeństwa akceptowała tamten stan rzeczy i w zasadzie wypromowała Hitlera na najwyższe stanowiska. Co do komunizmu było inaczej. Niemcy dopiero odkrywali korzyści płynące z tego systemu. Korzyści. Dlatego też władzom we wschodnich Niemczech tak bardzo potrzebny był szeroko rozbudowany system tajnej policji. Już w 1953 roku, czyli po 3 latach funkcjonowania, Stasi i jej struktury były większe niż Gestapo w jego szczytowych momentach. Tymczasem liczba funkcjonariuszy Stasi podwajała się w zasadzie co 10 lat. Według badań około 1 na 20 członków byłej partii komunistycznej NRD, SED, był tajnym informatorem policji. Za swoją pracę, donoszenie na sąsiadów, przyjaciół i członków rodziny nie otrzymywali często żadnego wynagrodzenia. Ci ludzie po prostu wierzyli w to, co robią. Wierzyli w system, który tworzyli. Często byli to ludzie młodzi, w wieku od 25 do 40 lat. System funkcjonowania NRD-owskiej tajnej policji różnił się nieco od tego, jaki funkcjonował w Polsce. W NRD czymś nie do pomyślenia był kolportaż wrogich systemowi ulotek. Każdy, kto w jakikolwiek sposób zachowywał się podejrzanie, od razu dostawał swojego cienia, który chodził za nim krok w krok. Patrzył, z kim się spotyka, co robi w wolnej chwili, a nawet jaki zjadł obiad. Każdy list, który wysłał lub otrzymał, był prześwietlany przez służby. Jeśli miał telefon, od razu dostawał podsłuch. Jego sąsiedzi, a także koledzy z pracy byli przepytywani o każdy szczegół jego zawodowego i prywatnego życia. Często wprowadzano informatora, który miał wniknąć w krąg jego przyjaciół i rodziny. Dochodziło do kuriozalnych sytuacji, gdy donosili na siebie członkowie rodzin. Na przykład popularna wschodnio-niemiecka aktywistka Vera Lengsfeld była szpiegowana przez męża. Swego czasu pojawiły się nawet informacje, że do współpracy zachęcano nawet 7-latków. To, w jaki sposób funkcjonowało Stasi, doskonale obrazuje film Życie na podsłuchu. Kto go nie oglądał, polecam się zapoznać. W Poczdamie pod Berlinem powstała nawet specjalna szkoła Stasi, w której badano skuteczność poszczególnych metod przesłuchań. Specjaliści sprawdzali, które z nich są skuteczniejsze i w przypadku jakich osób. Czy nacisk psychiczny, czy może fizyczny odegra kluczową rolę w uzyskaniu informacji? Jak prowadzi się rozmowę, aby otrzymać interesujące służby odpowiedzi? Wschodnio-niemiecki aparat represji wychodził w zasadzie ze słusznego założenia, że tylko osoba, która chce, a nie jest zmuszona współpracować, będzie dobrym informatorem. Aby jak najlepiej wtopić się w tłum, w placówkach Stasi były nawet specjalne pomieszczenia, w których przygotowywano przebrania, a także kostiumy. Instytucja była tak mocno zatracona w swoim dziele infiltrowania społeczeństwa, że infiltrowała nawet samą siebie. Agenci obserwowali się nawzajem, prowadzili tajne obserwacje, śledzili, sprawdzali informacje, które mogą posłużyć w przyszłości w wytropieniu wroga komunizmu. Niemieckie służby stosowały też niekonwencjonalne metody śledzenia swoich celów. Otóż na początku 2001 roku magazyn New Scientist opublikował informację, że w latach 70. wschodnio-niemiecki wywiad wykorzystywał materiały radioaktywne do śledzenia niektórych osób. Agenci mieli specjalne spryskiwacze z radioaktywnym płynem. Spryskane nimi osoby mogły być stale kontrolowane za pomocą licznika Geigera. Znakowano w ten sposób nie tylko ludzi, ale też np. samochody czy też banknoty. Napromieniowując pieniądze, Stasi było w stanie określić, kto posiadał nielegalną w NRD walutę. Podobnie z mieszkaniami. Spryskiwane były medle i pozwalały one ustalić, kto był w pomieszczeniu. Więźniowie Stasi przetrzymywani byli zazwyczaj w niewielkich, klaustrofobicznych celach. Do ściany przymocowane było drewniane łóżko, była też umywalka oraz toaleta. Zazwyczaj otrzymywali źle dobrane ubrania, co przy dłuższym zatrzymaniu miało potęgować uczucie irytacji i złości. Taka osoba była torturowana. Przesłuchania niekiedy ograniczały się do jednego pytania. Dlaczego się tutaj twoim zdaniem znalazłeś? Taka sytuacja miała miejsce aż do procesu, który odbywał się niekiedy nawet po roku przebywania w takich warunkach. Trwało to w zasadzie tak długo, aż się taka osoba przyznała do wszystkiego, czego wymagali od niego jego oprawcy. Zatrzymany mógł rozmawiać z prawnikiem, ale nie mógł opowiadać niczego, co dotyczyło jego sprawy. Obecnie szacuje się, że około 250 000 ludzi we wschodnich Niemczech było aresztowanych i więzionych z powodów politycznych. Co ciekawe, zatrzymanie dysydenta było dla Stasi ostatecznym rozwiązaniem. Posiadając całą górę informacji o człowieku, częściej próbowano dyskredytować go w oczach przyjaciół, przełożonych oraz rodziny. Chodziło o to, aby zniszczyć go psychicznie przez niepowodzenia zawodowe czy też osobiste. Mężczyzn rozchochiwała kobieta, po czym porzucała ich lub zdradzała z innym. Takie osoby były też pozbawiane stanowisk i funkcji. W takiej atmosferze potencjalny przeciwnik systemu w końcu poddawał się walce z reżimem. Osoby odpowiedzialne za ten skrupulatnie zorganizowany aparat represji w zasadzie w większości nie odpowiedziały za to, co zrobiły. Takim najbardziej jaskrawym przykładem jest historia Ericha Mielke, który kierował Stasi niemal do końca istnienia NRD przez ponad 30 lat. W 1993 roku został co prawda skazany na 6 lat więzienia, ale nie za represję wobec narodu, lecz zabójstwo 2 policjantów jeszcze z czasów Republiki Weimarskiej. Zmarł 7 lat później w Berlinie jako pogodzony z życiem 93-letni starzec. Iwan Sierow dożył również sędziwego wieku i zmarł w Moskwie, mając 85 lat. To tyle na dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Zachęcam do subskrybowania kanału i do usłyszenia.